Dzień dobry, wieczór, witam w kolejnym odcinku z gry Dark Origins, właściwie, kurwa, Dark Confinement Origins. Udajmy się może na piętro drugie, bo jak na razie mamy ten basement key, ale nie mam pojęcia, gdzie go można użyć. Jest to oczywiście, przypominam, mod do amnezji, który ma powodować, że jest to taka bardziej wersja SCP-kowa. To nie zadziała tutaj przecież. To też tu nie działa. Dawno nie widzę możliwości przejścia do basement. Tu nic nie było, prawda? Więcej. Tu przejść nie możemy. Tu było zamknięte. To jest przerażający obraz. I tu kompletnie nic więcej nie ma. Tam się zmniejszały te liczby, nie? Znaczy liczby pokoi. Tu byliśmy, to był ten pokój. O, robaki. Paskudne robaki. Tutaj jest, to jest 206. I tu już nie ma, to się kończy jakby. Już mniejszych nie ma wartości. Żeby tak jakby to powiedzieć. Mniejszych wartości to już po prostu nie ma. A tutaj też nic chyba nie ma. Tutaj byliśmy 1000 razy, ale nic tutaj znaleźć nie mogę. I tu się przejść też nie da. Dobra. Też widzę, jak chodzi się przy ścianie, to ta postać ma jakąś taką umiejętność widzenia czegokolwiek. Pójdziemy sobie może teraz znowu tutaj. Tu już wzrastają nam cyfry, oczywiście. Aha. No. Tutaj już nic nie zostało. Znaczy pozostaje nam pójście gdzieś. I can open it without key or tool. Basement, który nie ma klucza, w sensie nie ma wymagania klucza żadnego. Co zostało nam pierwsze, trzecie piętro, no. Bo tu nic innego nam nie pozostało, wiecie o co chodzi. Nie no, to byłoby dziwne, gdyby basement key tutaj zadziałał. Tu musi być jakieś miejsce, którego tu byliśmy. Tu był ten chłop. Już tu wejść nie możemy do tego pokoju. A tu jest zamknięte. Jak rozumiem, it won't patch, oznacza, że nigdy tam się nie dostaniemy. Że to już tak po prostu jest. Dobra, może nie będę świecił tą latarką już. Tak bardziej o. Mogę sobie podnieść tego. 304. Tak kurczę, no teraz to nie mam pojęcia, co tu. Tu jest grane. Bo tu nie widzę nic. Czy na wszystko wskazuje na to, że mam iść do piwnicy, tylko do piwnicy się nie da iść. No. Bardzo dziwne.
Dobra, weźmy to jeszcze raz do tej piwnicy. Może też jeszcze w międzyczasie sobie wstąpię znowu do piętro pierwsze. Nie wiem, czy klinam jedynkę, czy B. No chyba basement kliknąłem. Ta. Też nic nie ma, żadnego przejścia, widzicie. Tutaj może. A, to jest basement. Dobra, myślałem, że to basement. Okej. Co to było? Painkillers. Wow. Jak to jest, że nie mogę tego... Ja bym mógł tutaj na przykład... prąd odpalić? O! Room 304, key. No kurczę, te się nie otwierają. Batteries. Dobra, czyli rozumiem też, co się nie otwierają, po prostu się nie otwierają. A power box. A gas canister. To w ogóle nie daje światła, nie? Nie otwiera się, nie otwiera się. To się moim zdaniem powinno otwierać. Ale się nie otwiera. O, to się otworzyło. Dał nam baterię. O kurde, jak to wygląda. Nie mam baterii, mało. No i tu jest koniec. Musimy teraz iść tylko... tam, gdzie był ten dźwięk. No, to już jest... Dobra, może najpierw zapiszę sobie grę, co? Pozwólcie mi chociaż sobie tą grę zapisać. Dobra. To piętro jest fajne, ale jak się nie idzie do piwnicy. Dobra, mamy to. Game progress saved. Pyk, pyk, pyk. To było słuchaj jakieś... coś było słuchaj w tym miejscu. Parking. Locked. Nie mogę tego otwierać, powerboxa nie mogę. O, się skryły. Okej, okay, a tu nie ma nikogo, czyli musimy iść na to piętro. 304, okej. Okay. Git. Niech będzie. Na razie jeszcze nie spotkaliśmy żadnego potwora. Czego się niewiarygodnie cieszę. A chyba 300, pokój 304 to był chyba ten najgorszy, ten co tam słychać jakieś dźwięki też. Ja ciekawe, czy to będą SCP-ki, czy co tu będzie. Dobra, to różnie bywa, nie? 304. 302.
303. Oczywiście, to jest ten najgorszy pokój. Dobra. Kurde, tu już się robi, no. Tu już się robi hardkorowo. Pamiętajcie, że jest ciągle modyfikacja do Amnesii, a ta Amnesia to jest horror. Więcej jakichś tych. No tu coś musi być, bo inaczej bym tutaj nie musiał iść. Musi być jakaś rzecz do zdobycia. Tylko pytanie, co takiego? O, oczywiście jest. Wait, oh no, co? What the hell is this thing? Czy jest tu coś, co ja mogę... Co ja mogę znaleźć? A jest klucz. Parking lot key, dobra. Dobra. Słyszę, zdobiamy stamtąd. What? Czemu jakby łażą mi po ekranie rzeczy? Nie wiem. Jest winda. Oj, jakie paskudne. Czekaj, czy ja mogę... Czy ja... W grafice jest coś takiego jak... Uj. Nienawidzę pająków. Nie, to będą wszędzie te pająki. Ale nie cierpię pająków. Nienawidzę. Naprawdę, nienawidzę pająków. Fuj. Dobra. Jolo, idę na... Na ślepo idę. Parking. No i tu wygląda to nieco ładnie, bo jest więcej miejsca otwartego. Są power boxes. Czy ja mogę coś na przykład tu zamontować, żeby mi to świeciło? Nie wiem, chociaż mam nadzieję, że tak będzie. Co to było? Co tu się dzieje? Aha. Klucz kolejny. Locker 6. Ciekawe. Attention. Attention też nie działa, nie działa, nic nie działa. No bardzo liniowo na razie ta gra wygląda. Dostajemy klucz za kluczem do kolejnych miejsc i po prostu mamy chodzić od punktu A do punktu B na razie. O, jest w kolejnym miejscu zapisu. Condre Earth thought it was a good design choice to make it so generator takes 3 levers to activate. Ok, czyli generator potrzebuje 3 dźwigni. My wheelchair bound ass can barely make it downstairs. Science places all and doesn't have any fucking ramps. Czyli generalnie mamy generatory, czekajcie, tak. Czyli ten generator jest na dole. Ok. It's not for the whole building, just down here. We have plenty of lanterns found in the subway tunnels below. Okay. Dobra, mamy zapis gry. Czyli musimy generatory, żeby prąd chyba przywrócić. Jest generator. Czy to nie ma bezpieczników? Tak nieładnie działa.
No tak. Czyli winda potrzebuje prądu. Logiczne, logiczne. O, gazlin. Ciekawe, po co mi gazlin. Czyli oczywiście benzyna. No dobra, w sumie wiecie co, zrobimy tak. Na ten odcinek to byłoby na tyle. Jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Komentujcie, subskrybujcie, widzimy się być może w następnych odcinkach. No i cześć.